ani kroku dalej, albo mój duży przyjaciel spuści ci lanie. Czemu mnie zatrzymujesz? Pilnuję, żeby żaden ork nie wszedł do obozu. Wyglądam ci na orka? Nie. Chciałem tylko zrobić na tobie wrażenie. Nie każdego dnia ma się u swego boku takiego dużego towarzysza. Co tu robi golem? To wsparcie dla naszego klanu. Zawarliśmy układ z magiem. Teraz, kiedy wszędzie pełno orków, trzeba być przygotowanym na wszystko. Mamy jeszcze jednego w wiosce. Układ z magiem? Co to za mag? Pewnego dnia po prostu się tu zjawił. Miał na sobie jakąś czarną szatę. Zauważyłeś jeszcze coś szczególnego? Tak, jego oczy. Był ślepy, ale zachowywał się jak widział. Cieszę się, że już go tu nie ma, że pozwolił nam zatrzymać te rzeczy. Xardas był tutaj. Tak się nazywał? Możliwe. Trzymam się z daleka od magów. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Pogadaj z Grimmem. On z nim rozmawiał. Kim jest Grimm? To nasz szef. Znajdziesz go w jego chacie. To ten duży dom na samym szczycie. Co z orkami? Wszędzie ich pełno. Nawet myśliwi nie mogą samotnie wyruszać na łowy. To zbyt niebezpieczne. Wysyłamy tylko duże drużyny, osłaniane przez zabójców orków. Oczywiście mamy przez to dużo gorsze wyniki. Potrzebujecie pomocy? Jeśli masz jakieś skóry, w wiosce na pewno nimi nie pogardzą. Co jeszcze? Nie wiem. Bogir ostatnio dziwacznie się zachowuje. Nie chce z nikim gadać i zupełnie przestał polować. Kim jest Bogir? Jest naszym najlepszym i najbardziej doświadczonym myśliwym. Ale ostatnio całymi dniami przesiaduje przed swoją chatą. Może mógłbyś mu pomóc? Coś z tobą nie tak. Potrzebujesz pomocy? Ja? Nie. Wszystko w najlepszym porządku. Ale nie pogardziłbym porządnym łykiem gorzałki. Nie mogę tu nawet rozpalić ognia. Mój golem mógłby się stopić. Oto twoja gorzałka. Niech spojrzę. Proszę, dobry, czysty alkohol. Dzięki. Tego mi było trzeba. Na pewno masz coś na sobie. Naucz mnie kowalstwa. Nie przyjmuję czeladników. Idź do klanu Młota. Mają najlepszych kowali. Co możesz mi zaoferować? Już dawno nie uzupełniałem zapasów, ale zostało mi jeszcze kilka dobrych ostrzy. Pokaż mi swoje towary. Jesteś jednym z tych myśliwych z Faring. Czego tu chcesz? Szukam Xardasa. Czarnego maga? Tak, był tutaj. Przeprowadził długą rozmowę z Grimmem. Na jaki temat? Na temat rudy. Xardas jej potrzebował. W zamian zostawił nam te lodowe potwory. Teraz pilnują naszej wioski. Wszystko w porządku? Nie, nudzi mi się. Teraz, kiedy mają golemy, nie potrzebują nawet ochrony. Mój topór zaczyna pokrywać się rdzą. Co powiesz na mały pojedynek? W porządku, ale o co będziemy walczyć? O złoto. Dobrze, 200 złotych mordzi. Zwycięzca bierze wszystko. Brzmi nieźle. Jakie zasady? Kto padnie pierwszy, przegrywa. To prawdziwy pojedynek. Żadnych ataków z zaskoczenia, drapania, plucia i gryzienia. Masz tu złoto. Zacznijmy pojedynek. Jestem gotów. Chodź tu!
ten sposób. Nie. Cholera, ale mnie boli łeb. Gdzie nie walczyłeś? Masz tu swoje złoto. Nauczysz mnie walki? Hej, ty! Nie masz nic do roboty? Co się stało? Nie wyglądasz mi na kogoś szczególnie zajętego. I właśnie to się stało. Co ty robisz? Jestem kwatermistrzem klanu. Wszystko, co myśliwi przynoszą do obozu, trafia do mnie. To ja decyduję, jak to jest rozdzielane. Jeśli komuś czegoś potrzeba, to przychodzi do mnie. Co robisz z rzeczami, które przynoszą ci myśliwi? To zależy. Mięso wędzimy i zachowujemy na ciężkie czasy. Skóry garbujemy i sprzedajemy. A resztę? Resztę od razu wsadzamy do kufrów. Kto wie, kiedy nam będzie potrzebna. Co masz do jedzenia? Mięso! Mięsa nam nigdy nie brakuje. Pomaga budować mięśnie. Dodaje ciała. Ludzie z nizin jedzą za dużo zielska. Nigdy by tu nie przetrwali. Ciekawa teoria. To coś więcej niż teoria. To fakt. Warzywa sprawiają, że się chudnie i słabnie. W takim stanie nie można przetrwać zamieci. Masz coś dla mnie? Czemuż to miałbym ci cokolwiek dać? Jeśli nie pomagasz w zaopatrzeniu klanu, nic nie dostajesz. Nie potrzeba nam tu darmozjadów. Czego ci potrzeba? Drwale pracujący poza wioską potrzebują czegoś do jedzenia. Weź z chaty 5 steków i zanieś je do obozowiska drwali. Potem możemy zacząć robić interesy. Gdzie chcesz iść? Po drugiej stronie góry znajduje się mały domek myśliwski. W pobliżu są doskonałe tereny łowieckie. Zainteresowany? Nie masz nikogo innego, kto by z tobą zapolował? Jak widać, zwykle chadzałem na łowy z Bogirem. Ale? Ale dziś nie chcę. Siedzi przed chatą z nosem spuszczonym na kwintę. Mógłby zwabić do obozu całą watachę wilków, a ten nawet by łuku nie podniósł. Czego chcesz? Zostaw mnie w spokoju. Co z tobą nie tak? Jestem stary i zmęczony. Wyczuwam, że on nadszedł. Możesz wyrażać się jaśniej? Czas na ostatnie polowanie. Ostatnie polowanie? Co masz na myśli? Mój czas dobiegł końca. Wkrótce umrę. Dlaczego? Jestem druidem i łowcą. Potrafię to wyczuć. Znam emocje polowania i panikę ściganej ofiary. Ale mam już dość. Jestem zmęczony. Polowanie nie sprawia mi radości. Smak zwycięstwa nie jest już tak wspaniały. Wszystko skończone. Inni są szybsi, silniejsi, bardziej wygłodzeni. Takie są prawa natury. Starzy i słabi są zjadani. Więc czemu nie wyruszasz? Czekam. Na kogo? Na mojego następcę. Jeszcze nie przybył. Kto jest twoim następcą? Ten, kto zabije białego rozpruwacza. Kim na trzy bóstwa jest ten biały rozpruwacz? To wilk. Większy, silniejszy i sprytniejszy niż zwykły wilk. Nieposkromiony łowca. Na
nadchodzi, gdyż nastał czas poszukiwań nowego strażnika Wilczego Kamienia. Naprawdę lubisz polować, co? Nie rozumiesz. Pokonałem białego rozpruwacza. Od tamtej pory nie jestem zwykłym myśliwym. Jestem częściowo wilkiem. Uczynił mnie tym, czym jestem. Więc jesteś wilkiem? Musisz mi to wyjaśnić. Istnieje wiele nazw na takich jak ja. Przeważnie jesteśmy nazywani druidami, ale żadna nazwa nie oddaje natury bycia półzwierzęciem. Nie wiesz, jak to jest grasować w lasach, wyczuwać woń krwi twojej ofiary. To takie proste. Jesteś tylko ty i twoja zdobycz. Potrafisz się zmieniać w wilka? Tak. Zwycięstwo nad rozpruwaczem zmieniło mnie. Jestem posiadaczem Wilczego Kamienia. Daje mi on niezwykłe zdolności. Co to za kamień? O, moje dziedzictwo. Zanim wyruszę do lasu, aby umrzeć, przekażę go swojemu następcy. Wtedy stanie się wszystko, co musi się stać. Jak mogę zdobyć ten kamień? Zabij rozpruwacza, a zostaniesz moim następcą, nowym strażnikiem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Wiem wszystko na temat łowiectwa. Zabiję rozpruwacza. Powodzenia. Bądź ostrożny, albo staniesz się ofiarą, zanim się spostrzeżesz. Gdzie znajdę rozpruwacza? Wyczuwam, że wciąż jest daleko. Daleko na północy. Jeśli jesteś tego godny, znajdziesz go. Pohandlujemy? Grun, kwatermistrz, może ci pomóc. Zajmie się twoimi życzeniami. Witaj, wędrowcze. Jesteś myśliwym? Myśliwi Svarinc często tu kiedyś bywali. Ale te czasy już się skończyły. Orkowie nikogo nie przepuszczają. Ale tobie udało się jakoś przejść. Co mogę dla ciebie zrobić? Opowiedz mi o wiosce. Jestem Grim, przywódca klanu Wilka. To moja wioska. Zostań tu, jeśli chcesz. Ale nie sprawiaj żadnych problemów. Wilki są oswojone i stanowią własność wioski, więc nawet o tym nie wiesz. Szukam Xardasa. Nie ma go już tutaj. Czego chciał tu w wiosce? Zawarliśmy z nim umowę. Oddaliśmy mu naszą rudę, a on pomógł nam bronić wioski. Przyzwał golemy. Gdzie znajdę Xardasa? Udał się na północ. Był z nim Hanson. Jeden z naszych myśliwych. Gdzie znajdę Hansona? Poluje koło Jeleniej Skały. To wyżyna, na północny wschód stąd. Ma tam niewielki domek myśliwski. Udaj się ścieżką w góry. Znajdziesz tam kamienny krąg. Jego chata jest niedaleko, na wyżynie. Jak wygląda sytuacja? Niedobrze. Orkowie sprawiają masę problemów. Łowcy nie mogą bezpiecznie dotrzeć na tereny polowe. Ale przede wszystkim martwię się o Wilka. Jest naszym najlepszym myśliwym, ale ostatnio całymi dniami siedzi przed swoją chatą. Nikt nie wie, co mówi. Jak sobie radzicie z tymi problemami? Wysłałem na południe sporą ekipę łowiecką. Mam nadzieję, że im się powiedzie. Gdzie są łowcy? Polują na wilki. Idź ścieżką, miń obóz drwali. Kiedy dojdziesz do spalonej chaty, skręć w lewo, do lasu. Potrzebujesz pomocy? Na razie wioska jest bezpieczna, ale orkowie okupują most na górę. To droga na przełęcz. Ktoś musi się tym zająć. Idź zapytać Hogara. Może on dotrzyma ci towarzystwa. Do roboty.
Polujesz? Masz jakieś trofea albo skóry? Kupię je, jeśli zechcesz. Szukam Xardasa. Xardasa? Narobił strasznego zamieszania. Opowiedz mi o tym. Którejś nocy pojawił się tu znikąd. Spędził u nas całą noc, rozmawiając z Grimmem, naszym przywódcą. A potem? Następnego ranka już go nie było. Zostawił tu tych dwóch olbrzymów. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zapytaj któregoś z myśliwych. Na twoim miejscu zgłosiłbym się do Bogira. Jest najlepszy z nas. Ma największe doświadczenie. Pokaż mi swoje towary. Przestań się obijać. Gdyby to było takie łatwe. Grimm mnie przysłał. Powiedział, że będziesz mi towarzyszyć. O co chodzi? O most na południe. Orkowie wciąż się tam kręcą. Mogę załatwić kilku orków przed śniadaniem. Pójdziemy razem. Jasne. Nauczę cię, jak posługiwać się sprawnie toporem. Jedną parszywą bestię mniej. Co za olbrzym?
Pokazaliśmy im, kto tu rządzi. Już nie wrócą. Co teraz? Wracamy do wioski. Odmrozimy tu sobie tyłki. Rozumiem. Oto one. Jak leci? Martwią mnie te ślady, które znaleźliśmy. Co to za ślady? Szablo zęby. To najwyraźniej spore. Wybierasz się do wioski? Posłałem po Borgira, ale się nie zjawił. Ktoś musi się zająć tymi bestiami. Zajmę się nimi. Nie ma sprawy. Nie obchodzi mnie kto. Chcę tylko, żebyśmy wreszcie mogli wrócić do pracy. Gdzie znalazłeś te ślady? Na tamtym wzgórzu, niedaleko od naszego obozu. Uważaj, dorosły szabloząb to niedomowy kociak. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do Runa w wiosce. Otrzymasz od niego nagrodę. Run dał mi spory zapas szynki. Już najwyższy czas. Chłopcy zaczynają się niecierpliwić. Niedźwiedź, dawno już tego nie jedliśmy. Najlepiej oddaj resztę bezpośrednio chłopcom. Przysyła mnie Run. Czas najwyższy. Co to? Szynka. Dobra, dawaj. Oto twoja szynka. Niedźwiedzia. Dzięki. Chcesz trochę szynki? Jasne, nakładaj. Niemożliwe, szynka. Myślałem, że Run zupełnie o nas zapomniał. To Run przesyła tę skrzynkę, prawda? Tak, proszę. Thank you.
steki przekazano. Dobra. Masz tu trochę mięsa dla siebie. Potrzeba ci czegoś jeszcze? Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? A może tylko złota? Złoto to zawsze dobry wybór. Masz. Mam nadzieję, że znajdziesz okazję, aby je gdzieś wydać. Pokaż mi swoje towary. Zapomnij. Dostaniesz go, jeśli sobie na to zasłużysz. Pójdę z tobą. Dobrze, teraz poprowadzę. Jeśli on będzie tak cały czas, to nie widzę do niczego. Ciebie to nie obchodzi.
14. Jesteśmy. Najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ stąd. Możesz się przespać w domu. Kupię od ciebie skóry.